dobrze się z Beckiem bawicie? Tak, ale nie żeby jakiś szał. Powiedz, co kombinujesz, Kat? Nie potrafisz mnie naśladować. Tori dała się nabrać. Ale mój śmiech ci nie wychodzi. Wychodzi, słuchaj. Ja wcale się tak nie śmieję. Małe pieski w okularach od słońca. Niech to. Co? Tak. Ty. Przepraszam. Nie, ja przepraszam. Ja nie chciałem. Nie, skąd? No coś ty nie. Ty. To aż takie złe? Tak. Jesteś straight. Masz jakiś problem? Tori? Hej, co ty robisz? Dzwonię do mamy, chcę wrócić do starej szkoły. Czemu? Bo bardzo nie lubię mieć we włosach kawy. A mleczko i cukier nie skłonią cię do uśmiechu? Cześć, mamo. Chcę ci po... Nie? Oddaj mi moją mamę! Zrezygnujesz ze szkoły już pierwszego dnia przez jedną głupią Francę? Nie tylko przez nią, w ogóle. Ja tutaj nie pasuję. Kurczę! Okej, ta szkoła nie jest normalna. Serio? Ty też nie jesteś. Widziałem, co robisz na scenie. To piękne. Jesteś fantastyczna. Pasujesz tu jak ulał. Problem? To jest grizzly glue. Coś jak przemysłowy cement. A? Kat? Przyklejałaś nim coś do twarzy Tori? O! A! Daj mi to. Tylko do celów przemysłowych. Uwaga, unikać kontaktu ze skórą. Kat! Przepraszam! A klej do charakteryzacji? Już się skończył, a ten znalazłam w narzędziach taty. Kat! Odbiło ci? Da się to zmyć? A, ja wiem! No i wyjeżdżasz ulotek? Czytam! Ale zapatrzyłam się na tego grizzly, jest słodki. We're so excited! We really weren't expecting this! I'm like tearing up! And, you know, even though we're not walking away with $650 million today, I still like, I feel like we've won the World Lottery! So thank you! Thank you, guys. Kat! O matko, Kat! Trinia upiekła kurczaka dla mnie. Nie słuchałeś, stary? Upiekła indyka! Jak możesz chcieć chodzić z Kanadyjczykiem, który nie rozróżnia ptaku? Chyba mam pomysł. Może by razem w trójkę zjeść tego indyka? Nie. Wybierzesz mnie albo jego. A może to ja wybiorę ciebie i wyrzucę przez te drzwi? Jesteś kolo za cienki w uszach. Chłopcy, ja nie... Trina? Trina, przyniosłem ci te... Ktoś mikrofalował indyka? Dla kogo te kwiaty, co? Lepiej, żeby dla Beka. Są dla Triny. Co? Weź jako repetycję, co? To nie jest moje. W sensie... Okej, to jest moje, ale... ja je tylko...